To jest podcast z pasją o mocnych stronach. Odcinek 203. Słownik talentów odpowiedzialność. Sezon drugi. Nazywam się Dominik Juszczyk. Pokazuję, że warto działać intencjonalnie, dzieląc się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Ten odcinek jest częścią drugiego sezonu serii Słownik Talentów. W drugim sezonie, w każdym odcinku tej serii możecie posłuchać mojej rozmowy z dwoma, trzema osobami, które mają ten talent w swoim top 5. Listę odcinków już zrealizowanych w ramach tej serii możecie znaleźć na stronie npp.run/talenty. Zapraszam! Cześć! Dawno nie było odcinka z serii Słownik Talentów i mam nadzieję, że ten odcinek Wam to wynagrodzi, bo zaprosiłem trzy osoby, które mają bardzo świadome podejście do swojego talentu odpowiedzialność, do dynamiki swoich talentów i tego, jak ten talent pomaga, jak czasami utrudnia, jak z nim działają, jak pomagają z tym talentem innym osobom wokół siebie, jak wchodzą w interakcje z innymi osobami wokół siebie, korzystając z tego talentu. I ja sam, kiedy rozmawiałem z moimi gośćmi i gościnią, to naprawdę dużo z tego wyciągnąłem. Mam nadzieję, że też tak będzie dla Was. Nie przedłużając, zapraszam do rozmowy z Pauliną Maciboch, Krzysztofem Potulskim i Maciejem Kożuchem. Cześć, witam Was. Cześć. 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 Mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z trzema osobami o talencie odpowiedzialność i powiem Wam, drodzy słuchacze i słuchaczki, że z tego, co tutaj słyszę, dawno nie miałem tak przygotowanych gości i gościni. Słyszę o notatkach i o dużej ilości notatek. Zobaczymy. Zanim ruszymy do przodu, jak zwykle poproszę moich gości, żeby się przedstawili. Paulina, ciebie mam na środku, więc gdybyś mogła zacząć. Kto ty jesteś? Jasne. Co robisz? Jakie twoje są talenty, tak? Tak. Cześć wszystkim, witam serdecznie słuchaczów i słuchaczki. Nazywam się Paulina Maciboch i jestem podcasterką i internetową twórczynią i działam w trzech obszarach. Prowadzę podcast, który nazywa się W zgodzie ze sobą. Współpracuję również z firmami, pomagając im zadbać o dobrostan pracowników poprzez różne warsztaty, webinary i szkolenia. Oraz jestem też taką, powiedziałabym, początkującą coachką, bo dopiero rozpoczęłam studia podyplomowe. I to jest to, czym się zajmuję. Natomiast jeśli chodzi o mój zestaw talentów, to na pierwszym miejscu mam maksymalistę, na drugim miejscu mam aktywatora, na trzecim ukierunkowanie, na czwartym bliskość i odpowiedzialność wspomnianą na miejscu piątym. Okej. Ty chyba znasz całość swoich talentów, więc pewnie będziemy później sięgać też do drugiej piątki, jak będziemy rozmawiać, dobra? Tak. Dzięki. Potem mam Krzysztofa obok, więc Krzyśku. Cześć. Nie wiem, czy jesteś Krzysztof, Krzysiek, czy jak do ciebie jestem się Krzysztof możesz zwracać? Jestem Krzysiek, raczej nie Krzychu. Więc jestem Krzysztof, okay. Nazywam się Krzysztof Potulski. Mieszkam na zachodnim wybrzeżu Norwegii, pięknym miejscu, aczkolwiek wymagającym pogodowo. Jestem pasjonatą, miłośnikiem statków i oceanotechniki i pracuję jako inspektor właśnie na wspomnianych statkach. Jestem również mężem Dominiki i tatą dwóch nastoletnich córek. Uwielbiam narty. Nawet jak to mówię, się cieszę, ponieważ niedługo spadnie śnieg. Lubię jeździć na rowerze i góry. Chodzić po górach. Jeżeli chodzi o moje talenty, to analityk na pierwszym miejscu. Tuż za nim odpowiedzialność, osiąganie, fokus i rozwaga. Test robiłem dwukrotnie, przy czym w obu testach wyszła odpowiedzialność w pierwszej piątce, raz na trzecim, raz na drugim miejscu, więc jest to zdecydowanie coś, czego chyba nie jestem w stanie zanegować. Tak. Ja Krzysztofa znam z analityka i czasami korzystam z jego analityka w niektórych projektach. Między innymi pomagał też ocenić pomysł na modele myślowe, na e-booka. Też dziękuję Krzyśku za tę pracę analitykiem. Tak. No i Macieju. Nazywam się Maciej Kożuch, jestem mężem Agnieszki i ojcem dwójki dzieci Zosi i Jakuba. Na co dzień prowadzę własną firmę. Tutaj trochę, Krzysiek, też jestem inspektorem, ale zajmuję się konkretnie ochroną danych osobowych. Statki to dla mnie abstrakcja. Natomiast chcąc się tak przedstawić, do czego dążę, jaka jest moja wizja życia, to chcę żyć przede wszystkim integralnie, uwzględniając w tym wszystkie relacje życiowe do ludzi, do samego siebie,
do Boga, kim jestem i co robię, to przez to właśnie chcę też wpływać na innych i wspierać ich. Więc mam nadzieję, że osobom z talentem odpowiedzialność będę mógł pomóc, bo jest to też mój talent top 5. Cała piątka to zgodność, zbieranie, analityk, wspomniana odpowiedzialność i pryncypialność. Natomiast badanie robiłem na początku 2021 roku. Czyli mamy tak, że mamy parami też wspólne talenty. Krzysiek i Paulina jeszcze ukierunkowanie, Maciej i Krzysztof analityk. Żadnego z tych talentów nie ma u mnie w mojej top 10, więc też będzie ciekawie na to popatrzeć. Słuchajcie, no, rozmawiamy o tym talencie i formuła tego typu odcinków z tej serii jest taka, że chcemy przybliżyć, jak ten talent działa, w jaki sposób pomaga, w jaki sposób czasami kopię w cztery litery, jak to różne talenty i co z nimi robimy, żeby je rozwinąć, wykorzystywać produktywnie, efektywnie. Zacznijmy od tego, jak ten talent u was jest najbardziej widoczny tak na co dzień, w pracy, w życiu, gdzie jakbyście mieli opowiedzieć, gdzie on jest najbardziej widoczny, to w których momentach on się odpala. Na początku będę wskazywał, potem mam nadzieję, że będziecie rozmawiać między sobą, więc Maciej, byłeś ostatni przy przedstawieniu się, więc może zacznij. Ja myślę, że tutaj od razu dodam, bo też mam odsłonięty więcej testu. Ja mam na 6. miejscu bliskość i to u mnie bardzo wychodzi, że ta odpowiedzialność wiąże się przede wszystkim z tymi bliskimi relacjami. Rodzina, ale też praca, bo prowadząc własną działalność też parę osób zatrudniam, ale jest to taki malutki zespół, i bardzo się w tym odnajduję. Natomiast tak patrząc też skąd to się bierze, to sięgając dość dużo pamięcią wstecz, widzę jak wiele miałem okazji już jako nawet dziecko być w takiej roli kogoś odpowiedzialnego, bo przez długi, długi czas prowadziłem grupę ministrancką, na studiach byłem też starostą, no a teraz mam swoją firmę, więc można powiedzieć, że cały czas gdzieś jest ta rola odpowiedzialna, no i też męża ojca, nie? Więc jakoś jest to dla mnie bardzo naturalne, też takie wspomnienie z dzieciństwa, gdzie mając może 8-10 lat, tato wyjeżdżając na delegację kiedyś powiedział do mnie, że ja wyjeżdżam, to teraz ty bądź odpowiedzialny za dom. Nie chcę oceniać, natomiast dla mnie to jest doświadczenie, które było mocne. Myślę, że ma duży na to wpływ, jak mnie ukształtowało. Choć wiadomo, że no realnie to nie mogłem się w żaden sposób taki wykazać, nie? Żeby odpowiadać za całą rodzinę, natomiast to mi zostało w pamięci jako takie najwcześniejsze wspomnienie tego talentu. Myślę tyle na początek. Dzięki. Paulina? Ja myślę, że ta odpowiedzialność towarzyszyła mi całe życie i jeśli miałabym ją określić jednym słowem, to powiedziałabym, że wiąże się z nią taka moja rzetelność i jako dziecko to oczywiście miało takie odzwierciedlenie w byciu sumienną uczennicą. Natomiast teraz, oczywiście wciąż bardzo lubię się uczyć, no, uczenie się też mam w top 10, ale ta odpowiedzialność bardzo mocno wiąże się u mnie teraz z tym, co ja robię zawodowo, to znaczy produkuję różne treści, produkty, mówię do ludzi w internecie i czuję ogromną odpowiedzialność za to, co ja wypuszczam, jaką jakość mają te moje publikacje i zawsze chcę dowieść maksymalną wartość. Może też słowo maksymalne ma tutaj znaczenie, bo na pierwszym miejscu mam maksymalistę, więc ta odpowiedzialność w tym momencie bardzo mi pomaga jednocześnie też realizować taki model biznesowy, w którym jestem, bo jestem solopreneurką, więc mam jednoosobową firmę i do tego dążę, to znaczy nie chcę jej rozwijać o więcej pracowników, więc ta odpowiedzialność w moim życiu zawodowym jest takim, powiedziałabym, centralnym punktem w tym momencie. Zaraz poproszę Krzyśka, taki jeden komentarz. Ja też mam odpowiedzialność, ale na 6. miejscu. Ja jestem bliżej tego, co mówi, też prowadzę własną firmę w kontekście tego, co mówi Maciej. I ja z góry określam, że nie chcę nikogo zatrudniać, bo właśnie dla mnie to jest zbyt duża odpowiedzialność w kontekście brania na siebie. Więc, ale to jest ciekawe, patrz, ty odpowiedzialność w kontekście brania na siebie właśnie, a ja mam tą odpowiedzialność taką, że jakby chcę być pewna, chcę być odpowiedzialna za to, co
co, nawet nie kwestia brania odpowiedzialności za ludzi, tylko branie odpowiedzialności pełnej za te treści, bo ja wiem, że jestem jedyną osobą, która je tworzy. Okay. To jest bardzo ciekawe, że ta odpowiedzialność się tak wszędzie realizuje. Myślę, że to jest mocne połączenie z tym talentem, o którym mówiłaś, na pierwszym maksymalista, nie? To myślę, że to jest mocno tak, widoczne. Tak, tak. Tak. Krzysiek, jak u ciebie odpowiedzialność jest tak widoczna, jak na pierwszy rzut oka, jak patrzysz na swoje życie? Uważam, że odpowiedzialność jest, wręcz powiedziałbym, częścią mnie. Jest jedną z takich moich głównych wartości, jeżeli miałbym sobie tam wyznaczyć, co dla mnie jest w życiu ważne, to właśnie bycie odpowiedzialnym przez to, co mówię, dlatego często długo się zastanawiam, zanim coś powiem, więc może nie jestem zbyt dynamicznym rozmówcą. Jeżeli do czegoś powiem, na coś, czemuś powiem tak, no to wiem, że po prostu muszę przed samym sobą, nawet bardziej przed samym sobą niż przed innymi, to dowieść. I tutaj często nie ma zmiłuj się. Co też niestety często jest tą ciemną stroną odpowiedzialności. Ale jestem, wydaje mi się, postrzegany jako osoba, która dowozi. Po prostu na której można polegać. To już w sumie od dawna. I dobrze się z tym w sumie czuję. Więc no bardzo, bardzo, bardzo jest po prostu częścią mnie. To chyba najlepiej tak powiedzieć. Po prostu nie wyobrażam sobie działać inaczej. Po prostu powiedzieć, nie, to tam nie obchodzi mnie to. To jest bardzo ciekawe też w kontekście tego, co ja widziałem przy procesie podejmowania decyzji, czy wystąpicie w tym odcinku. Krótka anegdotka, znaczy krótki wstęp o samym talencie odpowiedzialność. Często się mówi, że taką jedną z rzeczy, którą dla talentu odpowiedzialność warto zbudować, to jest umiejętność mówienia tak i nie. Tego momentu podejmowania odpowiedzialności, decyzji, żeby móc właśnie dostarczyć, nie? Że to, co powiedział Krzysiek, że jak powiem, że to zrobię, to zrobię. I z całą waszą trójką osobno rozmawiałem, czy wystąpicie, czy nie. Jak pytałem Paulinę, to Paulina, myślę, że to było, nie wiem, 3 sekundy, zanim powiedziałeś tak. Natomiast Maciej i Krzysztof powiedzieli, dziękujemy Dominiku za zaproszenie. Czy możemy chwilę pomyśleć, do kiedy potrzebujesz odpowiedzi? I ta odpowiedź po tych kilku dniach, które powiedzieli, że dostałem. Oczywiście Paulina jest aktywatorem, panowie z analitykiem, myślę, że tutaj może mocno kolorować. Natomiast trochę chciałem w tym kierunku też jeszcze pójść o tym, co mówiliście. Jak podejmujecie decyzję, czyli wy mówicie tak wewnętrznie, bo ja tak mówię, mam też ten talent wysoko, nie stopiący, ale też wysoko i wiem, że to podjęcie decyzji to już jest obciążenie, znaczy obciążenie, to jest ważne, nie? Że jak mówię, że to zrobię, to chcę to zrobić, a jak tego nie mogę zrobić, pomimo, że się na to zgodziłem, to jest trudna sytuacja. Więc chciałem zapytać was o ten proces decyzyjny. Jak ktoś do was przychodzi z prośbą, albo wy mówicie, dobra, robię to, decyduję się, to jak to wygląda pod spodem, kiedy wiecie, że tak, mam capacity, mam przestrzeń na to, żeby powiedzieć, tak, jestem w stanie to dostarczyć. Krzysiek, ty byłeś ostatnim przed chwileczką, więc jakbyś mógł zacząć teraz. Pewnie. Ja mam również inne talenty, które mocno wpływają na moją odpowiedzialność, a ja szczególnie chyba rozwaga i ten analityk, więc mocno się zastanawiam, czy tak, czy nie. Choć bardzo często jest dużo rzeczy, które chętnie bym zrobił. Chętnie bym im powiedział tak, po prostu mnie tak jarają wewnętrznie. Kurczę, fajny projekt, fajnie byłoby to zrobić, fajnie byłoby się tego nauczyć, pojechać tam, w najróżniejszych dziedzinach, niwach, ale niestety często jest to kosztem mojego na przykład odpoczynku, mojego czasu z rodziną, dlatego ostatnimi czasy coraz częściej mówię po prostu nie. Moją taką domyślną odpowiedzią, szczególnie w sprawy zawodowe, na przykład wrzucenie konkretnego jakiegoś małego projektu, mówię sorry, nie mam. Nie poradzę sobie, nie mam na to czasu, nie mam na to przestrzeni i tyle. Jeżeli chodzi o poważniejsze rzeczy, to robię sobie listę rzeczy, które chciałbym zrobić. W moim tam planerze używam Todoista i tam mam taki inboxik podzielony na różne szufladki, dziedziny i tam sobie dorzucam rzeczy i podczas mojego przeglądu tygodnia, jeżeli uda mi się go zrobić, sobie patrzę, ok, czy mam przestrzeń w następnym tygodniu, patrząc w kalendarz, patrząc to, co już chcę zrobić, czy uda mi się jeszcze coś zrobić. A te rzeczy są naprawdę atrakcyjne. Tam jest tyle fajnych rzeczy i ja bardzo chętnie bym brał je garściami. A wtedy mówię, nie, już tydzień temu, 2 tygodnie temu nie dowiozłem tego, co sam sobie powiedziałem, Krzysztof, zróbmy to. I mówię, nie, to musi jeszcze poczekać. Poważny problem? Niedoszacowywanie
czasu, który dana rzecz, czynność, aktywność mi zajmie. Jestem bardzo optymistyczny. Nie mam optymisty w pierwszej dwudziestce chyba, ale jeżeli chodzi o szacowanie czasu, to jest ciężko. Nawet podejrzewam, że mógłbym... To chyba taki błąd psychologiczny, wiesz? Chyba jest taki błąd psychologiczny, błąd prognozowania się chyba nazywa. Mówię o tym, że no, ludzie jako ogół, nieważne jakie mają talenty, nie radzą sobie zbyt dobrze w prognozowaniu czasu trwania projektów albo budżetu projektów. Zresztą to widać też w IT, ale też na przykład, nie wiem, w remontach, prawda? Więc... Ja mógłbym, myślę, pomnożyć czas taki szacowany przez dwa i wtedy to by dobry był szacunek. Mimo to i tak nie mnożę. No, dobra. Kolejna osoba, myślę, że już dość długa odpowiedź. Szybki komentarz. Wiesz co, bardzo fajna odpowiedź, zaraz nawiążę do kilku rzeczy. Ja pamiętam, a propos szacowania, jak prowadziłem przez zespoły, ja byłem okej z tym, że ktoś nie doszacowywał albo przeszacowywał, zwykle nie doszacowywał. Dla mnie ważne byłoby, żeby zawsze popełniała ta osoba ten sam błąd, bo ja miałem później wewnętrzny mnożnik dla tej osoby. Jeżeli tak samo się myliło za każdym razem, to było okej, bo ja wiedziałem, że to będzie przewidywalne. Gorzej jak było za każdym razem, albo mnie było bardziej optymistyczne, to było trudniejsze. Paulina, zaczęłaś mówić. No to ten zestaw, który mam w top 5, głównie ten aktywator, o którym już wspominałeś, on nie ułatwia mi podejmowania mądrze decyzji, bo ten aktywator, który jest wyżej niż odpowiedzialność, zawsze chce robić wszystko i tak jak wspominał Krzysztof, jak odczuwa właśnie takie projekty, które go jarają, są jakieś atrakcyjne, to ja jeszcze dodatkowo podejmuję decyzje w oparciu o to, jak się czuję wobec nich, a nie na przykład jakąś logikę od fakty o argumenty, więc tym bardziej jest mi trudno odrzucać projekty, które wydają się w ogóle świetne i tak rezonujące ze mną. Trochę się nauczyłam mówić nie, to znaczy teraz już nie mam problemu z mówieniem nie i z odpuszczaniem. Musiałam się tego nauczyć boleśnie, biorąc sobie na przykład na barki zbyt dużo. Natomiast wciąż mam tak, że zresztą tak jak odpowiedziałam Dominikowi w ciągu 3 sekund, że tak, chociaż tutaj ta odpowiedź nie byłaby inna, nawet jakbym się zastanowiła, to wciąż mam problem z tym, żeby brać na siebie za dużo, dlatego że coś czuję, że jest fajne, no i chcę robić rzeczy, no bo ten aktywator się odzywa. A ta odpowiedzialność później cierpi, jak nagle tych projektów jest na przykład za dużo i właśnie też kosztem odpoczynku, kosztem takiego czasu dla siebie, który też jest dla mnie bardzo cenny i bardzo go potrzebuję, więc robi się z tego taka trudna sprawa, ale właśnie wydaje mi się, że też ta umiejętność odpuszczania to jest chyba coś, czego najbardziej się nauczyłam w związku właśnie z tym talentem odpowiedzialność, więc tak. Jak jeszcze raz zapytam Macieja, ale już mam też kolejne pytanie, możecie sobie myśleć w tle, za co jest ta odpowiedzialność, bo mówicie, że odpowiedzialność za te rzeczy do zrobienia, a tu mówicie o odpoczynku, czy ta odpowiedzialność za siebie samego, za swój dobrostan też istnieje. Jestem ciekawy odpowiedzi Macieja też dlatego, że ty powinna mówić o odczuciach, o tym jak się czujesz, jak ci rezonuje trochę tak intuicyjnie, jeżeli dobrze rozumiemy z tym projektem. Jak Krzysztof mówił, to tam było trochę o wartościach, rodzina, czas z bliskimi i to jest gdzieś ten wymiar też decyzyjny, jako ten taki faktor, czynnik, jeżeli dobrze zrozumiałem to, co Krzysiek mówił. A ciekawe, jak Maciej, u ciebie to jest? Ja myślę, dużo wziąłem w ogóle z esencjalisty i mam podobnie jak Krzysztof, też sobie wrzucam do Todoista taką listę na potem, rzeczy, które no na przykład to zaproszenie na podcast takim czymś było, nie? Natomiast stosuję wstępnie dwa filtry. Po pierwsze odsuwam decyzję na 24 godziny, żeby ona się właśnie też, być może w moment dnia, w którym na przykład zaproszenie dostałem, nie był odpowiedni, nie? Żeby sobie ona trochę odczekała. No a potem też stosuję takie filtry na zasadzie, czy to w ogóle może być, czy to jest, bardzo prosty przykład, spójne z tym, co robię. Czy to właśnie wspiera moje wartości, czy wręcz przeciwnie, nie? Sprawdzać w kalendarzu też jak najbardziej, to myślę do takich nowych rzeczy przede wszystkim, a do rzeczy stałych, jakichś powtarzalnych, projektów, które z różnymi klientami się powtarzają, no to przede wszystkim zarządzanie czasem. Każdy projekt sobie liczę i później sprawdzam, ile na to jestem w stanie poświęcić, więc przy kolejnym podejściu no już jestem w stanie określić, ile będę potrzebował czasu, natomiast też borykam się z tym samym problemem, że liczę co do praktycznie minuty, a później i tak wychodzą z tego, żeby jednak były widełki potrzebne. No i co jakiś czas, jak jestem tego bardziej świadomy, to od razu sobie w kalendarz blokuję większy zakres czasu, natomiast no stale się z tym borykam, że też i są takie osoby, które też od razu mnożnik razy dwa, można powiedzieć,
jak będzie z nim jakieś spotkanie albo coś do zrobienia, to w ten sposób też do tego podchodzę. Dopytam Paulinę, dzięki Maciej. Czy twoje szacowanie też jest tutaj podobnie jak u panów, czy nie, że nie doszacowujesz w jakiejś tam części? Ja myślę, że to jest w ogóle naturalne u ludzi, że jest niewiele osób, które jest w stanie tak totalnie wyszacować w punkt, ile coś zajmie, na przykład czasu. No, ja też daję sobie zawsze pewien bufor, około, nie wiem, 20%, więc wiem, ile mogę zrobić. Ale w ogóle z tym bywa oczywiście bardzo często, że ja czegoś nie doszacowuję, ale nauczyłam się też takiej akceptacji tego, że może tak być, że ja coś nie doszacuję. I jeśli tak się zdarzy, no to po pierwsze mam ten bufor, który mnie chroni trochę przed jakimś poślizgiem. Po drugie też pracuję sama, więc bywa, że te deadline'y są takie wewnętrzne, a nie narzucone z zewnątrz, więc łatwiej jest coś na przykład dokończyć, nie wiem, wieczorem albo następnego dnia. I bywa, że ja przesuwam właśnie jakieś zadanie na przykład na następny dzień. Na przykład dzisiaj tak było, wczoraj czegoś nie dokończyłam, więc zrobiłam to dzisiaj. I nauczyłam się to akceptować i podchodzić do tego na luzie, co kiedyś dla mnie było w ogóle nie do pomyślenia. Ale to jest piękne, w sensie to, że ten talent tak dojrzewa i staje się mocną stroną, a nie, że utrudnia życie, to też jest piękny proces. Dla mnie to przejście z listy rzeczy do zrobienia jako listy, którą muszę wykonać, do punktu, że jest to lista rzeczy, z której wybieram rzeczy, które chcę zrobić danego dnia, było poważną zmianą na lepsze. Tak. Tak, no tak samo. To mi nakierowuje na jeszcze jeden obszar, który też chcę się bardzo was zapytać, związany z odpuszczaniem. Ja osobiście mam na to sposób, mam dwa sposoby na to niedoszacowywanie, bo też niedoszacowuję. Ja w momencie, kiedy określam sobie, ile mi czas zajmie czasu, zapisuję, jakie mam założenia w tym momencie. Bo to są założenia, które mam na temat przyszłości, które są założeniami. I potem cały czas je sprawdzam i sprawdzam, czy te założenia dalej są prawdziwe, no bo pewnie jak się zmieniają, to zmieniają też moje estymaty. I to mi bardzo pomaga odpuszczać i powiedzieć, okej, obiecałeś sobie komuś, że zrobisz w tym i tym momencie, ale zmieniły się założenia, jak to wpływa na twój czas, na twoje obietnice, właśnie zobowiązania. I tutaj chciałem was zapytać z jednej strony o odpuszczanie. Wiem, że czasami talent, odpowiedzialność tym nie pomaga, nie? Że coś obiecaliście, obiecałaś i nagle widzicie, kurczę, nie ma szans, że to dostarczę, to będzie zbyt dużym kosztem dla mnie, dla rodziny, dla tego, co dla mnie istotne. Jak komuś powiedzieć, że jednak nie, ja polegasz na moim słowie, a ja jednak ci mówię, że tego nie będzie. W jakich sytuacjach takie odpuszczanie u was się odbywa, czy w ogóle? Czy jednak jak cokolwiek obiecacie, to choćby jest takie powiedzenie trochę brzydkie, nie? Choćby skały zrały, to zrobię. Jak to u was jest z tym odpuszczaniem i mówieniem czasami sobie, no nie dostarczy tego, co obiecałam? Myślę, że z odpuszczaniem przy talencie odpowiedzialność to jest tak, że szuka się mimo wszystko jakiegoś rewanżu, żeby coś w zamian zaproponować, żeby tak zupełnie do zera odpuścić, to ciężko. To, o czym mówisz, Dominik, to jest chyba log decyzji, tak? Tak. Co miałeś na myśli? No, więc ja to rozważałem, natomiast często mam tak, że jednak gdzieś już podskórnie czuję, że z czegoś się nie da wywiązać, natomiast blokuje mnie przed odwołaniem tamtej decyzji takie podejście, że jednak jestem traktowany jako ktoś, na kim można się oprzeć, kto jest stały. I teraz jest to bardzo trudne, bo to siedzi mocno emocjonalnie, i jasne, mając nawet taki obiektywny zapis, jak myślałem, że coś pójdzie tego a tego dnia, to jestem w stanie to intelektualnie zrozumieć, ale jakoś wewnętrznie, w relacji zwłaszcza do tych ludzi, z którymi się dłużej znam, no to jest to mega trudne. I raczej idę w tą stronę, że proponuję coś innego. Nie chcę, żeby to było też gorsze, żeby to miało jakąś jakość, ale myślę o czymś innym rozwiązaniu, które też będzie jakościowe, ale które mniej mnie będzie kosztować. Mhm. Więc tutaj odpuszczanie to jest chyba jeden z największych problemów dla osób z tym talentem, żeby się tego nauczyć, nie? Ja na razie jestem w takiej fazie pośredniej, że staram się to zamieniać, choć no też trzeba by wypracować jakieś sposoby mówienia nie, ale to ja staram się to robić uprzednio. Po prostu właśnie odkładając tę decyzję, że kiedy już ona zapadnie,
To się jej trzymam. Jasne. Wtedy rzadziej trzeba odpuszczać, tak? Bo. Dokładnie. Mniej razy się mierzę z problemem i no na to ma chyba kluczowy wpływ moja zgodność, że po prostu unikanie konfliktów za, nie chcę powiedzieć za wszelką cenę, ale myśląc właśnie o tej cenie, staram się do tego podejść z dystansem na samym początku, nie? Super. Ja mam tak samo, Maciej, jak ty, to znaczy staram się w ogóle nie wchodzić w projekty, które są ryzykowne. To znaczy, ja w ogóle nie przypominam sobie, szczerze mówiąc, takiej sytuacji, Dominik, o którą pytałeś. To znaczy, że coś robię już, jakiś projekt, i ja muszę jakby od niego odejść i powiedzieć komuś. Trochę, w mojej głowie to jest trochę takie złamanie mojego słowa raz danego, i ja w tym momencie. Na tej umiejętności odpuszczania to jakoś tak, nie wiem, wyskilowałam ją chyba do 70%, bo mam wrażenie, że idzie mi to całkiem łatwo i wolę odpuścić coś na samym początku, niż potem, no właśnie, w mojej głowie złamać dane słowo. Więc chyba, że to miałam taki przypadek ostatnio, że po prostu się rozchorowałam, a musiałam przeprowadzić takie 3-dniowe warsztaty. Chyba, że są właśnie losowe czynniki, typu choroba, cokolwiek innego, nie wiem, awaria prądu w całym mieście, coś, na co nie mam wpływu, no to wiadomo, że staram się, tak jak wspominał też Maciej, ja się staram w ogóle maksymalnie zrewanżować drugiej stronie to, co się wydarzyło, ale to nie zmienia faktu, że na poziomie emocjonalnym to dla mnie dalej bardzo, bardzo trudne. Ja się bardzo źle z tym czuję, pomimo że nie mam wpływu na to, że zachorowałam. Ale jest mi bardzo ciężko, na przykład powiedzieć komuś, że słuchaj, jestem chora, musimy coś przełożyć. Do tej pory się z tym mierzę, no ale staram się też mieć taką akceptację jednak, że no, to jest życie. Życie się przytrafia i różne Jasne. rzeczy się przytrafiają. Paulina, a mówiłaś o takich obiektywnych rzeczach, brak prądu, choroba, a masz jakieś sposoby, narzędzia właśnie, żeby dać coś w zamian? Ja powiem ze swojej strony, ja stosuję tak, że pracując w zespole, staram się w tym momencie delegować część obowiązków, nie? Żeby jednak to, co prowadząc firmę, jest dużo na mojej głowie, nie? Ale część zadań mogę delegować. Natomiast no, przy odpowiedzialności ta tendencja jest taka, żeby raczej brać dla siebie, nie? Ale ja stosuję taki bufor, że mogę komuś coś zlecić, nie? No, ja nie mam takiego bufora, bo nie mam komu zlecić na razie. Nie mam też żadnej wirtualnej asystentki albo asystenta. Ten rewanż w moim wykonaniu, albo może podam na innym przykładzie, nie tym, który podałam z tym takim czynnikiem losowym, ale bywa, że na przykład zgłaszają się do mnie jakieś osoby, które chcą na przykład porozmawiać, i na przykład ja czuję w tym, co one do mnie piszą, że to są na przykład osoby, które skorzystałyby raczej z psychoterapii. Ja nie mam zupełnie kompetencji w tym obszarze, więc nie będę oczywiście, znaczy nie chcę takim osobom no, pomagać, no bo też się po prostu na tym nie znam. Ale ja nigdy nie lubię właśnie zostawiać tych osób, które się do mnie zgłaszają z takim przysłowiowym niczym, więc zawsze staram się polecić jakiś kierunek, może jakąś osobę, może jakąś książkę, może jakiś materiał. Ja też po prostu pochłaniam masę materiałów i masę książek, więc zawsze coś tam w głowie mi świta w jakimś temacie. Więc zawsze staram się ich zostawić z czymś, gdzie one będą się mogły udać albo coś przeczytać, a później ewentualnie, nie wiem, mogą do mnie wrócić. No i to też, no to jest ta odpowiedzialność, myślę, chyba głównie, taka odpowiedzialność, że nie zostawiam kogoś z niczym, pomimo że na przykład w danym momencie nie mogę pomóc. Dzięki. Krzyśku, ty, jak to jest u ciebie z tym odpuszczaniem? Dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o odpuszczanie nowych rzeczy, czyli mówienie, powiedzmy sobie, nie, to przychodzi mi to łatwiej i jest to jakby łatwiej się pogodzić z tym, że się czegoś nie zrobi, nie rozpoczynając tego jeszcze, prawda? Jakby tutaj to odcięcie się od tego jest dużo łatwiejsze. Natomiast odpuszczanie, gdy już coś robię, jestem w jakimś projekcie, jakimś zadaniu i widać, że ciężko idzie, bo na przykład, nie wiem, brakuje czasu, czy zajmuje to więcej czasu niż pierwotnie myślałem. Jest to niezmiernie trudne. Niezmierne. I często po prostu poświęcam swój dobrostan poprzez po prostu niedosypianie najczęściej. Wyciągam ten dzień pracy, czy to pracy zawodowej, czy to pracy wokół domu, czy to pracy pomaganiu czymś dzieciom, Dominice i tak dalej, stopniu, że nie wiem, średnio śpię po 5,5 godziny, prawda? Przez dłuższy czas. No więc jakby no, robię to kosztem pewnie swojego zdrowia na dłuższą metę, nie? I z tym mam problem. Pomimo świadomości
wszelkich błędów poznawczych, utopionych kosztów, itd., itd. To fajnie się o tym czyta, trudniej się odpuszcza. Szczególnie z odpowiedzialnością, a tuż za nią z achieverem, czyli osiąganiem, tak? Abstrahując o fokusie, że potrafi mieć wręcz takie widzenie, tutaj pokazuje do kamery tunelowe, że ja teraz coś robię, tak? Ja remontuję strych. Remontuję od dzisiaj do za tydzień o 3 w nocy, nie? Niemalże, trochę oczywiście przesadzam, ale potrafię być taki mega sfokusowany, czas nie płynie, no taki efekt trochę flow, ale on też potrafi dać mocno łupnia. Myślę, Krzyśku, że ten przykład z remontowaniem strychu nie jest od czapy, bo wiem, że niedawno kończyliście remont mieszkania, więc przypuszczam, że zdarzyły się momenty, że się dłużej siedziało. Jutro zaczynam ocieplanie strychu, no przecież trzeba coś robić wokół tak. domu, prawda? Odpowiedzialność za dom. Słuchajcie, Paulina użyła takiego sformułowania, które myślę, to jest cholernie ważne i czasami ograniczające w kontekście odpowiedzialności. Powiedziałeś złamać dane słowo. Język, którego używamy, jest bardzo ważny, bo on kształtuje nasze myślenie, nasze działania. Nie? Możemy powiedzieć złamać nasze dane słowo, albo przemyśleć odpowiedzialnie, zakomunikować zmianę decyzji. Mówimy o tym samym, ale jeżeli użyjemy jednego, drugiego sformułowania, to jest zupełnie inny emocjonalny koszt dla nas. Ja trochę słyszę, że, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, że wy właśnie traktujecie te powiedzenie obiecałem, ale tego nie zrobię, jako złamanie danego słowa. I to jest dużo mocniejsze niż zweryfikacja zasobów, zmiana kierunku i tak dalej. Tutaj Krzysiek widzę. Przed kimś, tak, przed kimś i przed sobą, prawda? I to boli dwukrotnie, bo ja kogoś zawodzę i siebie. Mi się wydaje, że to zależy, bo w sumie jak tak rozmawialiśmy, to sobie przypomniałam, że ja jednak kiedyś miałam tak, że odeszłam z projektu w trakcie, ale wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę zależy od sytuacji i no bo jeśli mówimy, że obiecałem i złamałem dane słowo, no to wiadomo, że to jest kwestia też słów, ale zależy jakby jakiego rodzaju to była obietnica, nie? Jeśli na przykład, nie wiem, wchodzę w jakiś projekt jakoś tak hobbystycznie i poświęcam jedynie na przykład, nie wiem, swój czas i swoją energię, swoją uwagę, no to wiadomo, że mierzymy się tutaj też z tym efektem kosztów utopionych, czyli że trudniej jest nam, bo już się zaangażowaliśmy. No ale co innego na przykład, jeśli ja mam projekt, na którym mam na przykład umowę, tak? Więc ja też myślałam o tego typu sytuacji, ale no tak, masz 100% rację, że to złamanie danego słowa to jest klucz do tego, żeby po prostu nie myśleć w takich kategoriach, tylko raczej w kategorii tego, że no nie mam zasobów, nie mam przestrzeni. Co brzmi trochę jak takie, wiesz, słowo owata, nie mam przestrzeni. Ale jest to 100% prawda, co ciekawe, nie? Bo czas przecież... No i taka energia Jasne. Też. Zasoby mamy różne. Maciej, jak to u ciebie jest z tym złamanie we słowa versus negocjacje wewnętrzne i podjęcie racjonalnej decyzji? Przyszło mi teraz zupełnie na myśl coś, co chyba podświadomie od już dłuższego czasu stosuję. Przede wszystkim, żeby rozróżnić sobie na słowo swoje i słowo dane komuś. Z tym pierwszym, no to się zmierzę tylko ja sam z sobą i tu trzeba sobie to poukładać. Ja to robię w ten sposób, że najczęściej to już jest sygnał z ciała, nie? Tak jak Krzysiek mówił o zmęczeniu, niewyspaniu, czyli szukanie takiego wewnętrznego balansu, czy wszystko jest dobrze rozłożone. No i wtedy staram się renegocjować z sobą najpierw, co mogę zrobić, co mam dostępne, a z drugim człowiekiem to myślę, że też ten talent przysłania to, że jednak inni ludzie wcale tak nie traktują tego słowa jak my mocno, nie? Że jednak to jest tak, wiele razy ktoś powie, no nic się nie stało, możemy to naprawić albo nawet odpuścić, ale jednak w momencie, kiedy ja sam przed sobą nie mam tego poukładanego, to tracę tego drugiego człowieka z perspektywy. Więc rola feedbacku tu jest niesamowita, żeby sobie uświadomić, że ja dodaję do tego problemu, że go podkręcam. I wtedy chyba łatwiej jest przejść już z tego słowa, złamałem dane słowo, do takiego bardziej pozytywnego ujęcia, nie? Podzielę się jedną rzeczą też z poziomu trochę empatii, ale też trochę odpowiedzialności. Ja kiedyś jak zdawałem sobie sprawę, bo miałem też problem z tym, że brałem na siebie za dużo, i jak zdawałem sobie sprawę, że wziąłem na siebie za dużo i miałem komuś zakomunikować, to dopóki moja empatia była niedojrzała, to próbowałem znaleźć taką historię, żeby to było jak najłagodniejsze dla mnie i dla drugiej osoby, żeby ta druga osoba przypadkiem się na mnie nie pogniewała.
I okazywało się, że tak naprawdę długofalowo to było dla mnie trudniejsze powiedzieć nie, niż w momencie, kiedy nauczyłem się, nie Dominik, nawet białe kłamstw nie mówimy. Stało się coś, albo stało się coś, albo ja zawaliłem, mało dalej. Najlepsze, co mogę zrobić, to bardzo szybko skonfrontować się sam sobą i z tą osobą. Mhm. I trochę też zastanawiam właśnie, jak mówicie komuś, że o sobie albo komuś, że coś jednak nie będzie, nie dostarczycie, nie zrobicie, nie wykonacie, tak dalej. To jakie podejście macie do tej komunikacji, jeżeli już komuś macie zakomunikować? Nie? Czy to jest wprost, z góry bezpośrednio, czy bardziej właśnie to jest jakieś przygotowanie miękkie? Tu też pewnie inne talenty wchodzą w grę przy takiej komunikacji. To może ja zacznę? Ja w ogóle mam taką wartość życiową, ale też taką, która przyświeca, no właśnie, dobra, życiową, czyli przyświeca całemu życiu, w tym zawodowemu, którą jest autentyczność. I ja sobie nie wyobrażam sytuacji, szczerze mówiąc, na teraz oczywiście, wiadomo, że tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono, ale ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że właśnie miałabym na przykład w tej komunikacji nie być autentyczna i nie powiedzieć, co stoi za tą decyzją. Ja też staram się komunikować bardzo asertywnie, dlatego zależy oczywiście, jaki to jest poziom takiej głębokości kontaktu, czy to jest jakaś bliska osoba, czy to jest na przykład jakiś ktoś ze społeczności mojej. No to staram się też wskazać na moje potrzeby, moje granice, ale z poszanowaniem też potrzeb i granic drugiej strony. Więc też mocno teraz zgłębiam komunikację bez przemocy, NVC, więc pewnie ta komunikacja mi się będzie gdzieś tam rozwijać i zmieniać, ale właśnie z jednej strony asertywnie, ale z drugiej strony tak autentycznie, więc chyba takie dwa motywy przewodnie w tym, jak staram się komunikować. Dzięki. Panowie? Ja chyba w większości dociskam, dowożę. No i chociaż to przepraszam, to głupio musiało zabrzmieć. Jak się tam nikt śmiejesz. Jest to bardzo spójne z moim obrazem ciebie, który mam zbudowany na podstawie naszych relacji, więc wiesz. Przecież jak mogę nie dowieść? No przecież. Natomiast zauważyłem, ta odpowiedzialność jest na różnym poziomie rozwinięcia w różnych moich kontekstach. Myślę, że rzadziej zdarza się, aby nie dowiózł w pracy mojej zawodowej. Ja pracuję na etacie, nie prowadzę własnej działalności. Natomiast no niestety często w tych aspektach rodzinnych, na przykład jeżeli ktoś powiem, że na przykład gdzieś pójdę z żoną na spacer, to się dowie w ostatniej chwili, słuchaj, no nie mogę, bo coś tam muszę jeszcze zrobić, albo po prostu wracam bardzo późno z pracy, ponieważ w pracy się tyle nawarstwiło rzeczy i miałem być w domu o 16, a jest 19, a jeszcze nie wyszedłem. Więc ciężko mi się z tą komunikacją, powiedzeniem, słuchaj, nie uda mi się. Albo robię to w ostatniej chwili, ponieważ, no, tak jak już wspomniałem, jestem strasznym optymistą, że jakoś się uda skończyć to, dojechać szybko do domu i wyjść na ten spacer. Ostatnio mamy taki patent, ja dojeżdżam z pracy godzinę obecnie, że Dominika bierze psa, wyjeżdża do takiego miejsca spacerowe i ono jest akurat mniej więcej w połowie drogi, więc to dzięki temu zyskuje pół godziny, ale to słaby patent w sumie. Więc no, staram się dowieść za wszelką cenę. Nie nazwałbym tego słabym patentem, nazwałbym to optymalizacją z poziomu mojego patrzenia na świat, więc... No ale wciąż chodzimy w to samo miejsce na spacer, Dominiko. Są osoby, które lubią chodzić w to samo miejsce, są osoby, które chcą rozmawiać. Macie. Ja biorę dwie rzeczy sobie do moich rozwiązań od Krzyśka i Pauliny. To jest na pewno autentyczność, ale w ogóle zaczynam od obiektywizacji. Czyli no, na przykład w ten sposób, że w jakichś bliskich relacjach, jeśli się na coś z kimś umawiam, to prosty przykład, udostępniam komuś swój kalendarz i on widzi, że w tym czasie coś mam zablokowane i jestem na przykład w pracy czy na jakimś wyjeździe. I jeśli mi się to przedłuża, to mamy takie ustalenie, że okej, już powinienem być w innym miejscu czy na spotkaniu z tobą, możesz wtedy jak najbardziej do mnie podbić, czyli tak staram się być po prostu transparentny w tym. No a kiedy nie wychodzi, to myślę, ta autentyczność w bliskich relacjach jest dość łatwa, bo tutaj jednak ta siła relacji gra dużą rolę. Przy mnie staram się tego w taki sposób też nadwyrężać, żeby zaufania nie tracić. Czyli jednak trzeba wybierać te rzeczy, które się odpuszcza bardziej. I tu mi zdecydowanie hierarchia wartości pomaga i talent pryncypialność na piątym miejscu.
że po prostu jak już ostatecznie wiem, że z czymś jest problem, no to idę od rzeczy najważniejszych i te z dołu po prostu odpuszczam w tym momencie, nie? Natomiast no, łatwo powiedzieć, jakie się ma schematy, a trudniej je zastosować tu i teraz, kiedy ten problem jest, nie? Natomiast to są takie rzeczy, które pomagają zobiektywizować. A w przypadku klientów to raczej jest większy nacisk na tą obiektywizację, bo tam nie ma tej relacji aż takiej silnej, trudno jest, może nie, że jest trudno być autentycznym, ale nie ma takiej dużej przestrzeni na to, żeby sobie niektóre rzeczy wyjaśniać i powiedzieć, jak to tak wyglądało od kuchni, bym to tak nazwał, nie? Jasne. A podzielę się z wami jedną rzeczą, też jestem ciekawy waszego spojrzenia na to. Ja w momencie, kiedy mam komuś coś zakomunikować, że nie zrobię, a obiecałem, i czuję, że zaczynam kluczyć i wymyślać story, jakie opowiem klientowi, to myślę, kurczę, Dominik, co to mówi o tobie, nie? O mnie samym. Dlaczego ty te historie wymyślasz, zamiast powiedzieć wprost tej osobie, co się wydarzyło? I zwykle tam jest odpowiedź, nie? Czego ja się boję, jest ta dyskusja z sobą, czy to jest wystarczająco dobry powód, żeby czegoś nie zrobić. Ostatnio uśmiałam się do Pauliny, bo miałem być na konferencji we Wrocławiu i dzień wcześniej, po pierwsze miałem potencjalny kontakt z dwoma osobami, które chorowały na COVID-a, a po drugie złapałem jelitówkę. Myślałem, no nie pojadę, bo ciężko będzie, ale tak było mi trudno powiedzieć tej osobie, że nie pojadę, że przez chwilę rozważałem to, co ja mogę zrobić, żeby jednak jechać. No ale odpowiedzialność za to, że mogę zarażać konferencję, która była face to face, na żywo, jednak zwyciężyła. Pomyślałem, okej. Okay, nie patrzę na swoje potrzeby, boję się, że ktoś się na mnie obrazi i tak dalej. Jak się z tym zetknąłem, jak sobie o tym powiedziałem sobie to wprost, natychmiast pomyślałem, nie, już wiem, co chcę powiedzieć. Powiedziałem wprost, jest taka sytuacja, przeprosiłem, zapytałem, co z tym zrobią, czy mogę jakoś pomóc i tak dalej. Wiem, że wtedy Paulinę też zapytano, czy może wystąpić w wojsku. Tak, i w ogóle co ciekawe, moja odpowiedzialność też tutaj się odezwała, bo ja dostałam, akurat współorganizatorem tego wydarzenia jest mój bliski kolega i do mnie zadzwonił dzień przed, właśnie powiedział, że ktoś nie wystąpi. Ja w sumie tak pomyślałam, a może to Dominik właśnie? I zapytałam i to okazało się właśnie, że Dominik. Ja pomyślałam, że to jest świetna okazja, ja nigdy nie występowałam publicznie, to byłaby dla mnie naprawdę świetna okazja i szansa. I ja już nawet w ogóle jakoś tak, wiadomo, aktywator, nie? Zaczęłam już w ogóle kminić, o czym mogłabym powiedzieć. Zaczęłam robić prezentację, więc ja się bardzo zaangażowałam, ale tak stwierdziłam po tych latach nauki, że może jednak nie mówić po 3 sekundach tak, to stwierdziłam, dobra, to ja może dam sobie czas do wieczora z odpowiedzią. No i później przemyślałam ten temat, że właśnie ta moja odpowiedzialność, po pierwsze za to, jaki będzie efekt tego wystąpienia, a miałam pół dnia na przygotowanie, plus jeszcze w tym samym tygodniu miałam warsztaty z moimi klientami, więc to jest kolejne. No, i nie mogłam też na przykład, nie wiem, pozwolić sobie na utratę głosu, więc ta odpowiedzialność tak powiedziała mi, że uspokój się, aktywatorze, będzie jeszcze inna okazja kiedyś, więc odmówiłam. Więc ciekawe w ogóle, że odpowiedzialność i u ciebie zadziałała i u mnie się uruchomiła. Jasne. No u mnie w trochę niedojrzały sposób na początku, dopiero potem się odezwała. W tym kontekście to też takie ciekawe dla mnie pytanie. Jestem po prostu was ciekawy, waszych talentów, ale też was. Jak pomyślicie sobie o waszym życiu, to będzie duże pytanie i przepraszam was, panów z analitykiem, że dopiero teraz zadaję, nie napisałem wcześniej w zagadnieniach. Za co w życiu byliście najbardziej odpowiedzialni? Kiedy taka odpowiedzialność, byłaś odpowiedzialna, kiedy tą odpowiedzialność najbardziej poczułaś? W jakim momencie? Wygląda, myślę, na najstarszego z naszej czwórki, chociaż Dominik jesteś tu za mną chyba, ale ja już mówię. Jestem 8-0 chyba, nie wiem, kto jesteś. No ty... tak, to tu za mną, ja 7-9. Wydaje mi się, że w chwili, gdy padła decyzja o założeniu rodziny i posiadaniu dzieci, myślę, że to była I to tak czasami nawet patrzę sobie z perspektywy, że no podjąłem decyzję i to jest decyzja naprawdę, z której no nie wyobrażam sobie się wycofać. I myślę, że będę parł do tak długo do przodu, aż po prostu mi sił starczy. Nie? Po prostu nie, bo jestem odpowiedzialny. Nawet taka decyzja, jak dziewczyny moje bardzo chciały mieć psa, a ja byłem bardzo przeciw. Poczułem się, że kurczę, nie, bo nie chcę brać dodatkowo tej odpowiedzialności.
czy chcę, czy nie chcę, nie wiadomo, co mi będą obiecywać i tak koniec końców trochę mi się tego psa dostanie. Się śmieją, że dostałem ogon, ale i muszę po niej sprzątać. Ale no i tak się skończyło, no ale bardzo tego, bardzo, chyba 2 lata się stawałem oporem przed psem. No pewnie zaraz usłyszycie szczekanie, no pies jest, nie? Ale jasne. Tak, dzieci, rodzina, najważniejsze. Jasne, dzięki. Paulina, zaczęłaś mówić, jak Krzysiek się odezwał? Tak, ale w ogóle w międzyczasie, jak Krzysiek zaczął mówić, to pomyślałam o innej rzeczy, o której chciałam powiedzieć. Ja w sumie jeszcze jestem przed etapem założenia rodziny, więc to nie jest na pewno, no, pewnie to będzie taka decyzja i duża odpowiedzialność w moim życiu, ale też dosłownie 6 miesięcy temu, czy 5 w maju, opuściłam etat i przyszłam zupełnie na swoje. I wydaje mi się, że to jest chyba największy odpowiedzialny, taki najbardziej odpowiedzialny i ryzykowny, oczywiście aktywator tutaj miał sporo do gadania, krok, który podjęłam. Ale mam też takie podobne odczucie jak Krzysztof, że ja nie biorę na przykład pod uwagę tego, że miałabym właśnie to odpuścić, na przykład wrócić na etat. Wiem, że to jest jakaś ewentualność, tak, idzie kryzys i w ogóle, ale też czuję taką ogromną odpowiedzialność za to, żeby to się udało i żeby to rozwinąć, no bo wiem, że wiele od tego zależy, no bo moje życie. Więc wydaje mi się, że to, no to w sumie to jest taka świeża decyzja, więc nie wiem, czemu o niej nie pomyślałam wcześniej, ale to chyba taki najbardziej odpowiedzialny krok w moim życiu. Mhm. Dzięki, Paulina. Maciej? U mnie to jest rok 2016, październik, listopad, kiedy studiowałem 2 kierunki, na 5. i na 2. roku. Nie dałem rady już uciągnąć. Na jednym pisałem pracę magisterską, na drugi rok fizyki, to jest mocno obciążający. I do tego jeszcze miałem w perspektywie podjęcie decyzji o zaręczynach i później w dalszej perspektywie też ślubu z moją dzisiejszą żoną. Więc no wtedy to były takie naprawdę 2 miesiące intensywnych rozkmin. Ostatecznie jedne studia odpuściłem, żeby drugie móc dokończyć, a też więcej czasu poświęcić na budowanie relacji, nie? Więc to był taki moment, gdzie ta odpowiedzialność najintensywniej zadziałała. Drugi moment to myślę, że też po studiach kilka miesięcy później podjęcie decyzji o założeniu firmy. To też, no na początku tak zupełnie nie wiedziałem, z czym się to wiąże, ale no teraz widzę też, nie wiem jak ty, Paulina, to odbierasz po tak krótkim czasie, bo ja już firmę blisko 5 lat prowadzę. Ale zależy, o co pytasz. Wiesz, o co mi chodzi? O to, czy to karmi twoją odpowiedzialność. Ja na przykład miałem taki przełomowy moment w firmie, że długi czas nie chciałem nikogo zatrudniać, bo mówię, że tu się spełniam w ten sposób. Dużo robię, mam za co odpowiadać, ale w pewnym momencie doszedłem do takiego wniosku, że dalej tak nie uciągnę, nie? Że ta ilość tych projektów po prostu przytłacza. I czy też tak masz, że to cię spełnia po prostu, nie? I też tą odpowiedzialność tak ożywia, bym to nazwał. Wiesz co, to jest trudne pytanie, bo jest 5. miesiąc i chciałabym powiedzieć, że to jest overnight sukces, ale nie mogę tego powiedzieć. I tak, na pewno czuję spełnienie. To jest to, o czym już wspominałam wcześniej, że może też taki kontekst. Ja przez 7 lat pracowałam w sprzedaży, w IT i ta moja odpowiedzialność za proces sprzedażowy, na przykład zakończony pozytywnie, kończyła się na momencie, kiedy tego klienta pozyskałam. I ten klient później został przekazywany dalej. I nie zawsze było kolorowo dalej. Dlatego tym bardziej teraz moja odpowiedzialność jest tak się mocno rozwija, bo ja wiem, że jestem odpowiedzialna za no właściwie każdy etap, albo prawie każdy etap tego, co robię teraz, czyli czy publikowania treści, podcastów, newsletterów, czy wypuszczania produktów cyfrowych, czy przeprowadzania warsztatów dla klientów. Jestem odpowiedzialna za cały efekt. Natomiast no ta odpowiedzialność też czasem boli, jak wiadomo, są takie gorsze momenty. Na pewno, nie wiem, czy pamiętacie, nie wiem, ile lat temu założyliście firmę, czy pamiętacie, no na pewno na początku mieliście huśtawkę emocji związaną z gorszymi momentami. Ale generalnie tak, myślę, że to był w ogóle dobry krok i o wiele lepiej się czuję z tą odpowiedzialnością teraz, kiedy wiem, że... Znaczy ja też, tak jak wspominał Krzysztof, ja raczej nie ma takiej sytuacji, że nie dowiozę czegoś, w sensie tak o sobie takimi obiektywnymi jakimiś czynnikami, nie mówię o losowych,
Ale teraz wiem, że nawet jeśli to się zdarzyło, to ja wiem, jakby co się zadziało, wiem, jak wyciągnąć z tego wnioski, wiem, jak to uargumentować, a nie, że ja nie wiem, gdzie jest ta odpowiedzialność i nie jestem w stanie jakoś się do tego odnieść, więc... Ja tak małe ad vocem. Ja sobie tłumaczę, że najprawdopodobniej nigdy nie założę własnej działalności, chyba że będzie to taka trochę pseudodziałalność, mianowicie będę miał firmę, która będzie współpracować z inną firmą długofalowo, prawda? Na zasadzie no, jakiegoś konsultingu takiego długofalowego, że po prostu wtedy moja odpowiedzialność na przykład za rodzinę, za budżet domowy, za zobowiązania wobec klientów mnie tak pobiła, żebym pracował non-stop. I to sobie powiedziałem, nie, już teraz pracuję dużo więcej niż powinienem. Gdybym miał własną działalność, to byłoby po mnie. Jasne. Może jestem w błędzie, ale tak nawet nie chcę zaglądać do tego pokoiku w mojej głowie. Jasne. To jest zestaw jakichś przekonań, nie? Jak powstały, to jest inna sprawa, tak nie zaglądajmy tam. Natomiast bardzo mnie zafascynowały wasze odpowiedzi, bo jak zadawałem to pytanie, miałem coś innego na myśli, bo wy mówicie o odpowiedzialności za decyzję, a ja taki moment, kiedy najbardziej poczułem odpowiedzialność, to on przyszedł dosyć nagle, w wyniku decyzji oczywiście, ale później, bo nie wiem, znaczy mniej więcej mogę policzyć, ile lat miał Krzysiek, kiedy decydował się o tym, że będą dzieci. Nie wiem, ile macie teraz, ty masz lat, ale gdzieś pewnie 30 po początkowe. Jeszcze przed. Jeszcze cześć. To tak liczyłem od 2016, wiesz, czyli młodo też zaczynałeś. A kiedy ja decydowałem się o tym, żeby mieć dzieci, ciężko powiedzieć, że decydowałem. Po prostu był naturalny ciąg przyczynowy. Założenie rodziny, jeszcze życie wtedy w kontekście chrześcijańskim, więc jest ślub, jest potem dziecko. Tam jeszcze w tle były jakieś sytuacje, że lekarze mówią albo teraz, albo nigdy. A więc ciężko powiedzieć, że decydowałem o tym. Natomiast jak dostałem syna do rąk, to poczułem, nie będę tutaj używał słowa, jakie mi przychodzi do głowy, bo musiałbym później wypikiwać, ale takie mocne uderzenie przytłaczające odpowiedzialności. To jest takie coś, mi po prostu nogi mi się ugięły pode mną. Nie ze wzruszenia, nie z miłości, nie z... To wszystko później przyszło, te uczucia, ale pierwsze takie odczucie, kiedy dostałem dziecko na ręce mojego syna, to była odpowiedzialność. Nie? Już teraz nie jestem odpowiedzialny tylko za sam siebie, tylko jest istota, która jest w pełni ode mnie zależna, przez ileś tam lat. I dla mnie to było w pewien sposób formujące doświadczenie. W taki sposób, że ja też później trochę unikałem trudnych, odpowiedzialnych momentów, bo to było dla mnie tak trudne wziąć odpowiedzialność za coś. I ja sobie też ukułem takie powiedzonko, że tak naprawdę w życiu jest niewiele decyzji, wyborów, które są na zawsze, oprócz tego, że mam dzieci. Nie? Nawet jakbym się później tym dziećmi nie zajmował, to dziecko dalej jest, ono tam jest, więc to jest nieodwracalna decyzja. Więc kiedy zadawałem to pytanie właśnie, za co czuliście najbardziej odpowiedzialnie, to ja myślałem o tej mojej decyzji, więc bardzo ciekawe, że u was to było dużo bardziej odpowiedzialne w momencie decydowania, a nie w momencie zetknięcia ze skutkami tej decyzji. Tak, no to o czym mówisz w stosunku do dzieci. Tak właśnie. Ale to też na przykład bardzo mocno, jak już ta decyzja jest podjęta, była podjęta w moim przypadku, to ona niesamowicie popycha do działania. Gdy na przykład stajemy przed jakąś trudnością, prawda? I mówimy sobie, kurde, ale to jest trudne, może tak to nie zrobię. Ale sobie mówię wtedy, no nie, Potulski, no kurde, powiedziałeś, chcesz być w tym wypadku tatą, masz rodzinę, do roboty, nie? Bierz się za to. Od takiego bagatelnego wstawania tam o trzeciej w nocy przez 3-4 lata, prawda? Przywijania i tak dalej. Poprzez jakieś dalekie wyjazdy. Poza tym, jak Tim Ferriss powiedział, jeżeli kurczę, ktoś już wcześniej taką rzecz zrobił, że pojechał, nie wiem, tam do Chin z dziećmi, no to dlaczego ja nie jestem w stanie do Chin, prawda? Czy tam do jakiegoś Omanu na kemping z czteromiesięczną Zuzanną, prawda? No. Kurczę, daliśmy radę i było super, i tak dalej, ale właśnie to, jak to, no muszę, to nie jest to, że podjąłem tą decyzję, wziąłem na siebie tą odpowiedzialność i, jak to niektórzy mówią, koko jumbo i do przodu, no. To jest kwestia chyba takiej odpowiedzialności po prostu za istotę i ja nie mam doświadczeń. I ty za swoje decyzje. Taką... No to znaczy tak, ale to uczucie, o którym wspomniał Dominik, no ja takiego uczucia nigdy nie doznałam, bo ani nie mam dzieci, ani też nie mam psa, więc jakby to odpowiedzialność za drugą istotę, która jakby będzie zawsze, znaczy wiadomo, nie zawsze, ale która jest i będzie, to moim zdaniem jest zupełnie jakby inna kategoria
poczucia odpowiedzialności, takiego uczucia zalewającego. Jak Dominik wspomniałeś o tym momencie, to ja sobie próbowałam w głowie od razu poszukać takiego momentu, który no może nie jest w ogóle niezbliżony najprawdopodobniej, ale którego ja doświadczyłam jakby w swoim życiu i pomyślałam, że to mogą być takie te momenty, kiedy ja dostaję po prostu informacje jakieś od ludzi gdzieś na priv, albo jakieś maile właśnie na przykład, nie wiem, że pomogłam komuś zmienić życie, albo że tak bardzo komuś pomogłam w jakiejś sytuacji. No to są takie mikromomenty, powiedziałabym, tego dużego poczucia odpowiedzialności, no ale zakładam, że one też nijak się mają do bycia odpowiedzialnym za istotę, której na przykład dajemy jeszcze jasne życie. Nie porównywałbym ich, bo one są, wiesz, na tyle duże, na ile są w danym kontekście, nie? I ciężko je porównać. Maciej, też zaczynałeś coś mówić, jak nie wiem, czy chciałeś coś powiedzieć. Tak, ja mam podobnie jak Krzysztof, że ta decyzja już podjęta wcześniej, na przykład co do tego, czy chcemy mieć dzieci, czy nie, no powoduje to, że w momencie narodzenia już nie ma dla mnie takiego o ciężaru te wydarzenia, bo ja się z tym liczę już od 9 miesięcy, nie? Pewnie. Jest projekt, jedziemy. Nawet tak, porównując do projektu, to ten ciężar jest przed podjęciem decyzji dla mnie, nie? Natomiast ja chciałem coś wrzucić wątek, bo to już się mi kilka razy w waszych wypowiedziach pojawiło i propos ciemnej strony talentu odpowiedzialność. Ja w swoim życiu długi czas odpowiedzialność traktowałem jako zewnętrzne zobowiązanie, że ktoś coś na mnie nakłada i ja to przyjmuję lub nie przyjmuję, czyli takiej wersji, gdzie ja w sumie decydowałem w zakresie takim, jak ktoś mi określił ramę, nie? A od już dłuższego czasu starałem się bardziej proaktywnie do tego podchodzić, że odpowiedzialność wynika z tego, że ja jestem wolny i mogę podejmować pewne decyzje i nawet jeśli się to wiąże z jakimiś zewnętrznymi zobowiązaniami, to zaczynam od siebie, od środka, żeby później móc podjąć decyzję, nie? W mojej głowie to bardzo dużo zmieniło w ogóle. Jakby taka część ciężka tego talentu, wiążąca się właśnie z podejmowaniem decyzji, no mogę powiedzieć, że nawet w pewnym sensie zniknęła, bo wiem, że te decyzje, które podejmuję, to są moje decyzje wynikające z mojej wolności. Jasne, nie jestem w stanie żyć jak samotna wyspa i też wchodzę dalej w interakcje z innymi ludźmi, ale już nie na takiej zasadzie, że rezygnuję z siebie, nie? Czyli się przygniatam, bo ktoś mi coś kazał, nie? Staram się tak, Paulina wspomniałaś o NVC, dla mnie to bardzo z tego wychodzi, nie? Z tego miejsca, co ja czuję, czego potrzebuję, nie? Taka wewnątrz sterowność, nie? Zależy, jakim językiem to nazwać, nie? Ale to jest właśnie wewnątrz sterowność, na co mam wpływ, na co nie mam wpływu, przejście od muszę do chcę, bo i decydowanie, jakie są konsekwencje i czy chcę się z nimi zmierzyć i tak dalej, nie? Super przykład, dzięki, że o tym choć czasami wciąż jest tą niestety czy stety muszę, choćbyśmy to jakoś inaczej nazwali. Muszę zapłacić podatek. Mogę nie płacić. Ja też sobie takie rzeczy nauczyłem się je jednak mówić. Mogę nie zapłacić i iść do więzienia. I pytanie, czy chcę się zmierzyć z tymi konsekwencjami, czy nie. Więc. Czy mogę wam zadać pytanie? Jasne. Tak. Jak odbieracie osoby, które... No, odpowiedzialność mają w swoich talentach, owszem, w pierwszej piątce, ale od końca. Mianowicie osób, które generalnie podchodzą do, my byśmy pewnie nazwali wręcz nieodpowiedzialnymi, albo którzy na przykład nie dowożą, którzy się do czegoś zobowiązują, na przykład współpracownicy, czy osoby, którym coś oddelegowaliśmy, zleciliśmy i tak dalej. Czy to na niwie takiej zawodowej, kontraktowej wręcz, czy to też takiej przyjacielskiej, na których my moglibyśmy powiedzieć, na których nie możemy polegać, tak? To którzy powiedzą, dobra, to jutro ci to wyślę, jutro to zrobię, jutro ci dam znać, prawda? I nie ma żadnego odzewu. I to przychodzi pojutrze, do którym trzeba wysyłać te przypomnienia. Jak już powiecie, to powiem, co ja o tym myślę, żeby na was absolutnie nie nakierowywać. Jak to u was jest? To może ja zacznę? To może zabrzmieć trochę brutalnie, ale w sumie nie wiem, mówię to tak z serca. Ja w ogóle staram się, znaczy w kwestii zawodowej, to po prostu nie współpracuję z osobami, które nie dowożą. Miałam taki przypadek, że współpracowałam z jedną podwykonawczynią, która nie dowoziła czegoś w terminie, a ja jako osoba
no z ustaloną odpowiedzialność, po prostu wręcz ze skrajną punktualnością i rzetelnością. Nie byłam w stanie w ogóle nawet, nie byłam w stanie tak i emocjonalnie, ale też tak organizacyjnie po prostu dać sobie rady z tym, że po prostu deadline'y były wiecznie przekraczane i ja po prostu takie współpracę ucinam. Wiadomo, że nie jestem w stanie bardzo często tego przewidzieć i czasem po prostu będzie to jakiś błąd, na których się uczę i później wyciągam jakieś wnioski i robię jakieś założenia na przykład do kolejnych współprac, ale staram się po prostu takie współprace ucinać. W życiu codziennym też ciężko powiedzieć, bo ja bardzo mocno wierzę w teorię pięciu osób, czyli to, jakimi osobami się otaczamy, budują nas samych, ale też talent bliskość w pierwszej piątce powoduje, że nie otaczam się jakimś niezliczonym gronem osób, więc takich bardzo bliskich osób jest niewiele i no nie ma wśród nich osób, na których nie można byłoby polegać. Nie dopuściłabym do siebie bardzo blisko, do swojego takiego bliskiego grona osób, na których po prostu nie można polegać. Często może być to na przykład rodzeństwo, prawda? Albo pracując na etacie, dostajemy do grupy projektowej osoby, tak, do których nie mamy kompletnie wpływu, kto to będzie, prawda? Albo mamy bardzo ograniczone. Tak, faktycznie, no masz rację. Tak, no ja pracowałam na etacie 7 lat, więc to znaczy zawsze pracowałam w takich zespołach, gdzie była bardzo taka duża przejrzystość komunikacyjna, więc ja się starałam po prostu ten temat poruszyć i no i finalnie jak to się zdarzało jakby za często, że ta osoba na przykład czegoś nie dowoziła, no to jakieś konsekwencje były wyciągane na przykład przez przełożonego. W kontekście rodzeństwa ja akurat trafiłam cudownie z rodzeństwem, więc kurczę, ciężko jest mi się odnieść, ale no ja też nie wierzę w coś takiego, że można zmienić drugą osobę, kimkolwiek ona by nie była dla nas, jeśli ona sama się nie chce zmienić, więc no ja też tak trochę za pomocą podcastu i innych treści ewangelizuję ludzi, w sensie staram się tak nieść kaganek oświaty w jakichś tam moich obszarach, więc zawsze staram się jednak tak rzucić jakieś nowe światło, zaproponować jakąś książkę, tak trochę pomóc komuś na przykład spojrzeć w kierunku samorozwoju w tym obszarze, ale jeśli by się nie dało, no to no wiesz, jest takie powiedzenie, że wiesz, nie da się bić z koniem albo walczyć z wiatrakami, więc pewnie. Czasem po prostu trzeba odpuścić. Chociaż wiadomo, to odpuszczanie, nie? Aha. A u ciebie, Macieju? Ja mam podobnie w bliskich relacjach jak Paulina. Też zdecydowanie wąskie grono osób i to takich, na których mogę polegać, więc tutaj tego problemu nie ma. Ale ten problem niesamowicie mnie denerwuje u klientów. Kiedy no deadline'y to jest po prostu coś, co jest notorycznie przekraczane. Natomiast specyfika, bo tego nie powiedziałem szczerze, ja współpracuję ze szkołami publicznymi i wiem, że rzeczy, których ja potrzebuję, których ja wymagam, na ich liście priorytetów są naprawdę na szarym końcu, nie? Więc staram się to obiektywizować i już z góry zakładać na przykład, jaki jest kalendarz roku, wiem, co się kiedy dzieje i wiem, kiedy będzie najbardziej optymalny czas, żeby uzyskać jakieś informacje, nie? Kiedy na przykład, nie wiem, będą jakieś święta, będzie mniej uczniów, w ogóle nie będzie uczniów w szkole, ale sekretariat na przykład pracuje, to jest dla mnie taki okres, kiedy naprawdę mogę dużo rzeczy zrobić. Natomiast wspomniałem wcześniej o delegowaniu. Ja do takich najbardziej konfliktowych klientów staram się delegować osoby z zespołu, które są bardziej komunikatywne i empatyczne niż ja. Mój umysł analityka, no mocno tutaj i też unikanie konfliktów, no tutaj mocno we mnie stwarza we mnie po prostu taki problem, nie? W tym, żeby z jednej strony zachować to, że jednak coś chcę dowieść, coś chcę osiągnąć, a z drugiej, żeby no nie dognieść tego człowieka, że to jest faktycznie potrzebne. Tutaj też drobiazgowość u mnie taką rolę gra, czyli zbieranie. To też staram się robić wstępnie w ogóle taki filtr, że tym osobom, które w zespole mam, które zupełnie nie mają tego talentu, posyłam to i mówią, nie, zdecydowanie za dużo, to od razu nie wyjdzie i będzie wszystko na czerwono, nie, w systemie. Nie masz szans po prostu. O kurczę. Ciekawe. Dominiku, już za chwilę oddaję ci rolę prowadzącego, a jak to u ciebie to wygląda? Bardzo się cieszę, że kiedy moi goście, gościnie w ten sposób zaczynają rozmawiać, bardzo mi się podoba ta rola. Wiesz co, myślałem w trakcie, jak Paulina i Maciej mówili, jakoś tak wyszło i wiem, że to nie jest jakoś, to jest po prostu proces, że wokół mnie są, jeżeli chodzi o takie bliskie grono, są ludzie, którzy mają bardzo podobny zestaw
Może nie tyle wartości, bo wartości mamy inne, ale jakiś norm działania, współdziałania z innymi osobami. I nie umiem sobie przypomnieć kogoś, kto notorycznie zawala jakieś terminy. A jeżeli to ktoś jest, to jest dlatego, że mam małe dziecko i ja mam wtedy dużo, dużo zrozumienia dla tolerancji i też wiem, że po prostu wtedy są inne rzeczy ważne. I zresztą ja sobie często uczę się zadawać takie pytania. Te osoby, które są najintencjonalni, wiedzą, bo niedawno wrzucałem takie pytanie, co to jeszcze może oznaczać, nie? I kiedy przestałem odnosić czyjeś spóźnianie i niedowożenie na czas jako coś przeciwko mnie, że on mnie nie szanuje, że ona ma mnie gdzieś i tak dalej, a zacząłem się zadawać pytanie, okej, to co to jeszcze może pod spodem być, to a otwierało na rozmowę, a trochę na więcej zrozumienia. Natomiast z czasem wokół mnie, to moje najbliższe grono osób, ukształtowało się jako grono osób, które dowozi na czas. Zresztą nawet jakiś czas temu zrobiłem taki eksperyment i zaprosiłem do mnie, do mieszkania najbliższe mi osoby z różnych baniek. To jest tak, że ja mam jeden do jeden z nimi kontakt, ale oni się, te osoby się nie znają. Moje mieszkanie ma około 50 metrów kwadratowych, 55. Zaprosiłem około 22 osób. Przyszło chyba 15. Nikt nie przyszedł później, oprócz jednej osoby, która dała znać 1,5 godziny wcześniej, że pociąg jest spóźniony i że bardzo przepraszam, nie może być na czas. Całe grono było przed czasem, ale w odpowiednich normach towarzyskich, czyli 15 minut wcześniej to jest takie maksymalnie, żeby też nie zaburzać u gospodarza flow przygotowań i tak dalej. I moi ludzie, tak w sensie moi bliscy ludzie tak myślą, to jest chyba skształtowane z czasem po prostu. Jeżeli chodzi o klientów, paradoksalnie czasami to jestem ja tym, który nie dowozi na czas, ale staram się ustawić te ramy, mówiąc, że moje SLA odpowiadania na maile to jest 4 dni, żeby wiedzieli, że nie odpowiadam natychmiast i to sprawia, że jest łatwiej to tolerować. I jak ja mówię wprost o tym, jakie są te ramy działania, to też te osoby często odpowiadają, jakie są ich ramy działania. Więc mamy to z góry określone i wiem, że na przykład tak mówią, że coś będzie we wtorek, ale często mówią, daję sobie przestrzeń na to, żeby to było jednak środa, bo czasami nagle coś do mnie przychodzi, to ja wiem, że się mogę tego spodziewać plus minus 2 dni po terminie. I to są jakieś ramy, które sobie ustalamy, poprzez to, że ja też mówię o tych ramach ze swojej strony. I tak to wygląda. Więc rzadko spotykam się z tym, że ktoś coś obiecał, a nie dowiózł. No ja niestety nie mam tyle szczęścia i często współpracuję z osobami, głównie, nazwijmy to z osobami, które nie dowożą, albo często mogą być zarzucone, zawalone robotą, albo nie są przyzwyczajone, że ktoś ich zapyta, czy jest zrobione tuż przed już deadline'em, tym terminem. I bardzo mnie to frustruje oraz irytuje. Tak. Potwornie, szczególnie jeżeli to się powtarza i powtarza i powtarza. Do tego stopnia w ostatnich czasach sobie znalazłem taki sposób, że po prostu się pytam, jak ci mogę pomóc, żebyś dowiozła to, żebyś to zostało wykonane w terminie, na który się umówiliśmy. Oczywiście to jest takie przekazanie też informacji, sorry, nie jestem z tego zadowolony, ale przynajmniej jesteśmy w stanie o tym porozmawiać. Niestety często te osoby są po prostu zawalone ogromem pracy i one trochę wybierają sobie, co są w stanie zrobić, bo wiedzą, że wszystkiego nie zrobią. Jasne. No, takim chwytem, jeżeli ja mam na tyle szczęścia, że obecnie mam projekt, który jest ważny, więc mogę, że tak powiem, pójść odpowiednio wysoko w hierarchii firmy, że na przykład przełożony tej osoby dostanie informację od swojego przełożonego, że ta osoba ma priorytetować mój projekt. I to jest fantastyczne. Polecam wszystkim. Ale nie zawsze jest to możliwe. Ale wkurza strasznie. Tak, tak, tak. To jest ciekawe. Ja sobie pomyślę jeszcze o tym. Próbowałem sobie przypomnieć, jak to było, kiedy zarządzałem zespołem, ale też nie przypominam sobie ludzi, którzy nie dowozili tak notorycznie. Po jednej, dwóch sytuacjach, kiedy się coś zdarzyło, to po prostu uczyliśmy się komunikacji. Ja daję ci zaufanie, że dowiedziesz na termin i ufam tobie, że jeżeli to będzie niemożliwe, to najszybciej dasz mi znać, jak tylko to jest niemożliwe. I na tej komunikacji polegałem po prostu. I dzięki temu nie dowiadywałem się o tym, że będzie przekroczony termin, jak był przekroczony termin,
tylko na przykład w połowie projektu albo 3-4 dni wcześniej, więc mogliśmy reagować, nie? Ale też nie miałem dużych zespołów, znaczy takich bezpośrednich, do 10 osób, a potem liderów, którzy mieli swoje zespoły. Pewnie. Co jeszcze zauważyłem ciekawego, że w takich relacjach, na przykład zawodowych w Polsce, jest to całkowicie dopuszczalne, danie takiego informacji zwrotnej, że ktoś nie dowiózł. Mimo to, że jest to oczywiste, że nie dowiózł, bo miało być zrobione, nie zostało zrobione. Natomiast tutaj w Norwegii raczej trzeba to zaakceptować, że ktoś nie zrobił, do czego się to zobowiązał. No i dlatego ja mam takie stanowisko w obecnym projekcie project managera. No, polski project manager pracujący z Norwegami, no to jest, wiecie, non-stop podwyższone ciśnienie. Mam nadzieję, że nie słuchają nas żadni Norwedzy, ale fantastyczni ludzie, ale to... Każdy ma swoje ciemne strony. Tak. Potencjał rozwoju na tej niwie zdecydowanie jest. Jasne. Szybki komentarz, ja pracowałem w polskim oddziale norweskiej firmy i myśmy się długo uczyli pracować z norweskimi kolegami właśnie z tego powodu, że były różnice na tym polu. Tak, to, ale... Pełna zgoda. Tak, ale to właśnie próbowaliśmy komunikacyjnie częściej, touchpointy częściej, statusy, też agile, czyli zwinny sposób działania pomagał trochę, bo częściej się słyszało o statusie, nie? Więc dziękuję Krzyśku za przejęcie na chwilę podcastu. Przyjemność po mojej stronie. Tak, biorę z powrotem. Słuchajcie, mam jeszcze takie dwa obszary, które chciałbym was zapytać i takie pytanie też mi przyszło do głowy. Gdybyście mogła powiedzieć ludziom wokół was, co z poziomu waszego talentu, odpowiedzialność dla was ważne, istotne i poprosić te osoby, na co zwracałyby uwagę w kontekście komunikacji, działania z wami, to jaka byłaby taka prośba, żeby inni wiedzieli, jak działać z Pauliną, która ma odpowiedzialność, jak działać z Maciejem, który ma odpowiedzialność, jak działać z Krzysztofem, który ma odpowiedzialność, jaki byłby ten komunikat do tych osób? Może ja zacznę, bo ja mam bardzo prosty komunikat, wręcz dwusłowowy. Bądź punktualnie. Tak, to jest coś, co jest dla mnie kolosalnie ważne. Ludziom się to może wydawać taka pierdoła, nie? Że nie wiem, spóźnienie 5 minut, co to tam 5 minut, ale nie wiem, dla mnie kolosalnie ważne jest bycie na czas gdzieś. Zazwyczaj jestem wcześniej. Tutaj też chciałam być wcześniej na pokój dzisiaj na to nagrywanie, ale się nie dało. Sorry. I nie ma problemu. I ja też zawsze spodziewam się po drugiej stronie, że punktualnie będzie, a jeśli nie, to żeby dała mi znać. A spotykam się z sytuacjami, że tej punktualności nie ma i to jakoś tak zawsze w przypadku relacji takich prywatnych jakoś jest łatwiej, ale w przypadku relacji zawodowych jakoś tak od razu mnie to zaczyna stresować i jakoś tak zaburzać moje przygotowanie do na przykład danego spotkania. Więc myślę, że na pewno łatwiej by się ze mną współpracowało. Na pewno łatwiej by mi się współpracowało, gdyby ta punktualność była zachowana. Panowie? Dla mnie, jeżeli chodzi o zwracanie uwagi, to absolutnie na to, co mówimy. Generalnie ja bardzo, jeżeli chodzi o komunikację ze mną, z Krzysztofem, bardzo mocno biorę dosłownie wręcz to informacje, które takie słowne, które uzyskuję od innych. Szczególnie jeżeli ktoś jest poddenerwowany czy coś, wciąż biorę to naprawdę na poważnie. Więc to, co ktoś mówi, ja uważam, że to myśli ta druga osoba. To jest i zobowiązywanie się do, znaczy inaczej, respektowanie uzgodnień swoich zobowiązań. Co jest bardzo dziwne w moim przypadku i nawet sobie wynotowałem to przed naszym spotkaniem, że ja notorycznie się spóźniam. Notorycznie. Jest to kwestia spędzenia 8 lat na Bliskim Wschodzie, gdzie mówi się nawet Arabic Time, że no po prostu przyjście na czas, szczególnie na jakąś imprezę, no to przyjście, wejście do mieszkania, domu, gdzie gospodarz jeszcze bierze prysznic, a jeszcze nawet nie zaczęto gotować jedzenia, nie? Ale notorycznie poważny problem, zdecydowanie do przepracowania. Więc Paulina... Przepraszam. Byłeś dzisiaj na czas, idealnie o 14. O 14.00 pewnie. Ale... 13.58. Maciej? Myślę o szczerości przede wszystkim. Czy też dużo tak, jak Krzysztof tutaj mówiłeś, dlatego, że kiedy mam wątpliwości co do czyjejś intencji, to nie wiem, czy to z odpowiedzialności wynika, ale mam tendencję do rozkminiania, co tam tak naprawdę się kryje i tu z kolei wtedy wchodzi odpowiedzialność i to jak pomóc temu człowiekowi, żeby, czyli pomóc mu, żeby mi było lepiej, nie?
No i wtedy robi się takie błędne koło, bo to wszystko się dzieje w mojej głowie i później jak wychodzę z jakąś konkretną propozycją, to ale ja w ogóle tak nie myślę, nie? Słyszę z drugiej strony. Więc taka szczerość, obiektywizacja tego, co kto myśli, czy takie ustawienie na start, gdzie jesteśmy, gdzie każdy z nas jest i wtedy można odpowiadać za swoje i drugi też za swoje, bo myślę, że też ten talent ma to do siebie, że jak widzi gdzieś niezagospodarowaną odpowiedzialność, to chętnie to bierze. Czyli właśnie te branie projektów na siebie też może w relacjach właśnie tak wyglądać. Ktoś czegoś nie dowozi i ja to zrobię, nie? Ale tu potrzeba zdecydowanej takiej otwartości i szczerości z drugiej strony i to bardzo, bardzo pomaga, bo wtedy ta współpraca się układa dlatego, że ja nie zużywam moich mentalnych zasobów na właśnie te projektowanie tych różnych problemów, tworzenie w głowie, nie? Jasne. Więc osoby, które nas słuchają, a nie mają talentu i odpowiedzialności, ale mają kogoś wokół siebie z odpowiedzialnością, po pierwsze można wziąć to, co powiedzieli moi goście i gościni, albo po prostu zapytać te osoby. Słuchaj, wiem, że masz talent, odpowiedzialność wysoko, czego od mnie potrzebujesz, żeby ta odpowiedzialność dobrze działała dla ciebie i dla mnie. Powiedziałem, że mam dwa tematy jeszcze do was i ten drugi to jest związany z rozwojem tego talentu, bo jak sobie tu rozmawiamy, to pokazujecie ten talent z bardzo wielu dojrzałych stron. To nie jest przypadek, nie? Tutaj jak przedstawialiście, zwłaszcza Maciek, jak mówiłeś, to mówiłeś o tym jakichś wydarzeniach kluczowych w dzieciństwie, gdzie ta odpowiedzialność się pojawiała i pewnie wy też możecie o tym wspomnieć, że ta odpowiedzialność kiedyś była jakaś, potem z życiem się zmieniała. Chciałem zapytać, co kształtowało waszą odpowiedzialność w kontekście albo aktywności jakichś edukacyjnych, rozwojowych, albo wydarzeń, albo czegoś, co może teraz robicie, co dalej wpływa na waszą odpowiedzialność. Jak to wygląda u was? Ja nie uważam, żeby moja odpowiedzialność była dojrzała. To taki disclaimer na dobry początek. Natomiast rozwój to oczywiście, znaczy to nie było tak, że zrobiłem test Gallupa i nagle, o to ja odpowiedzialność mam. Nie, no to zawsze było. Nie? Ale taki świadomy rozwój, szczególnie mówienie nie nowym projektom, czy takie odpuszczanie, to dużo później. Wcześniej to było robienie naprawdę dużo, dużo rzeczy, często jednocześnie. Trochę pewnie teraz tak też wygląda, ale to mówienie nie przed rozpoczęciem czegoś nowego projektu, to było, czy nowej jakiegoś, nowego zaangażowania się, nowego wyjazdu, to było bardzo ważne. No i to sparowanie z innymi talentami typu analityk, rozwaga, takie no zastanowienie się nad czymś przed podjęciem decyzji. Fajnie to w definicji rozwagi jest powiedziane, że ten czas na zastanawianie się przed podjęciem decyzji jest jakby częścią tego projektu. Często ten projekcik jest taki króciutki, bo kończy się decyzją, nie rozpoczynamy go, prawda? Natomiast no, warto, myślę, że rozmawiać z innymi ludźmi, którzy są, mają podobnie. Jasne, dzięki. Bo to pomaga. I też z tymi, którzy kompletnie tego nie mają, bo to jakby poznaje nam zrozumieć. Tak. Dominik, mógłbyś pytanie powtórzyć? Co pomogło wam rozwijać wasz talent, odpowiedzialność? Jakie aktywności? Co sprawiło, że jest bardziej dojrzały niż kiedyś? To tak jak już wspomniałem wcześniej, te jakieś kluczowe momenty w życiu, w ogóle umiejętność podejmowania decyzji to kształtuje odpowiedzialność, no a później też narzędzia, czyli uzupełnienie sobie tego no właśnie takimi schematami, jak mówić nie, co jest dla mnie ważne, priorytety. Ale takie coś, co jeszcze myślę, może pomóc innym, to ja to może inaczej niż log decyzji, ale analiza talentu, czy to się do każdego talentu przydaje, ale myślę do odpowiedzialności szczególnie, czyli zapisuję sobie sytuację z dnia, taką najmocniejszą, najbardziej intensywną i staram się zobaczyć, jakie tam talenty pracowały. I to przy odpowiedzialności się szczególnie przyda, no bo tam się też ta decyzja schowa. Czyli jak ja reagowałem, ja do tego jeszcze dodaję emocje, jakie były w tym momencie. Co czułem, w jakim byłem stanie. I kiedy sobie później generuję takie zestawienie, to bardzo łatwo jest zobaczyć, jakie się ma tendencje i nad tymi tendencjami po prostu pracować. Żeby wiedzieć, żeby ten moment podejmowania decyzji był bardziej świadomy. Jasne. Dzięki. Paulina? Ja bym chciała powiedzieć o odpowiedzialności trochę jakby z innej perspektywy, bo oczywiście poza narzędziami, różnymi e-bookami, materiałami, Dominik, od ciebie, to wydaje mi się, że najbardziej jest talentem odpowiedzialność
pomogło mi pogłębianie samoświadomości. Po pierwsze, dostrzeganie zachowań, takie świadome dostrzeganie zachowań, które na przykład ten talent wzmacniają albo osłabiają, które są jakby realizacją dojrzałego lub niedojrzałego, niedojrzałej lub niedojrzałej strony talentu odpowiedzialność, ale też z drugiej strony taka samoświadomość, która pozwala mi teraz, w tym momencie, brać taką pełną odpowiedzialność za moje słowa, za moje zachowania, za moje decyzje, w ogóle za rozwój mnie jako człowieka, za to, jaka jestem na przykład w komunikacji z innymi. I ja tak właśnie myślałam przed tym nagraniem, co ja konkretnie robiłam, żeby rozwinąć tą odpowiedzialność w sobie i jakoś nie uzbierałam za dużo jakichś takich twardych narzędzi, takich, wiecie, toolsów, które można sobie spisać i wdrożyć, ale mam wrażenie, że po prostu takie codzienne pogłębienie samoświadomości pomaga mi tą odpowiedzialność jakby za mnie, za to, na co mam wpływ, czyli głównie te takie moje wychodzące rzeczy, pomaga mi nad tym zapanować, więc to chyba mi dało najwięcej na przestrzeni lat, więc tak, zdecydowanie. Dzięki. Pełna zgoda. Tak, czy też takie przeprowadzenie refleksji, nawet ostatnio gdzieś słyszałem, że to jest, znaczy wszyscy to powtarzają, ale że jest to niezmiernie ważne właśnie, żeby się zastanowić, prawda, czy też prowadzenie dziennika, czy jakkolwiek to nazwiemy, tak. Prawda, a z takich twardych rzeczy to chciałbym jeszcze tylko szybko dodać, no ten kalendarz, nie, żeby mieć tam pisane ile już mamy zajętego i to tak idealnie widać, czy to będzie na papierze, czy elektroniczne. Otworzymy, jeżeli mamy pisane zadania, co chcemy zrobić, co planujemy zrobić i jeszcze jakieś bloki w kalendarzu, takie, co już wiemy, że będzie w konkretnym czasie, to tam już dobrze widać, czy jest jeszcze miejsce na wzięcie za coś odpowiedzialności. Nie? I też ewentualnie widać, że oj, to już jest za dużo. Dokładnie tak. Chciałem podbić to, że mówiliście o różnych sposobach rozwoju tego talentu, co jest genialne z poziomu osób, które mają ten talent wysoko, mogą sobie wziąć tak punktowo od was różne techniki. Ja podbiję jeszcze jedno to, co mówiłeś ty, Krzysiek, na początku, bo na przykład rozwój mojej odpowiedzialności polegał przede wszystkim, przynajmniej w pierwszym etapie, na rozwoju empatii, bo to empatia sprawiała, że było mi trudno mówić nie, a to mówienie nie często jest tym deal breakerem, że nie biorę na siebie za dużo. Ja zidentyfikowałem, co mi sprawia, że mi jest trudno powiedzieć nie. No i pomyślałem, że jak mam komuś powiedzieć nie, to sobie wymyślam milion rzeczy, co ta osoba poczuje, jak co o mnie pomyśli i tak dalej. I automatycznie nie mówiłem nie, tylko mówiłem tak, a potem cierpiałem, więc takie rzeczy. Patrzę na licznik czasu i mamy już prawie półtorej godziny nagrania, więc będziemy robić wrap-up. Ja nieraz powtarzam, że od mojego notabene norweskiego szefa nauczyłem się takiego powiedzonka, że under promise, over deliver, czyli lepiej obiecać mniej i dostarczyć więcej. Ja czuję, że takie coś zrobiliście dla mnie tutaj w tym podcaście, że ja wiedziałem, kogo zapraszam. Już sam proces decyzyjny mi pokazał waszą odpowiedzialność i jak wasza odpowiedzialność działa. Natomiast ogromnie przekazaliście dużo o tej odpowiedzialności. Wiem, że jeszcze moglibyśmy rozmawiać drugą godzinę, ale to może umówimy się na kolejny odcinek. Na końcu tej serii podcastów pytam moich gościnie o książki do polecenia i gdzie was znaleźć. Więc zrobimy sobie teraz taką rundkę, gdzie gdyby ktoś chciał was spotkać, porozmawiać z wami, dowiedzieć się czegoś więcej, to gdzie szukać? No i jaką książkę byście poleciła? Paulina, od ciebie zaczynaliśmy, to teraz zaczniemy też tę rundkę od ciebie. Jeśli ktoś chciałby mnie spotkać, to może się na mnie natknąć w Wrocławiu. Dużo siedzę w domu, więc pewnie raczej przy okazji nie wiem, jakiegoś biegania. A co do takiej sfery internetowej, to można mnie znaleźć na stronie internetowej, która w sumie jest takim centrum tego, co robię w internecie, paulinamaciboch.pl, albo na Instagramie pod imieniem i nazwiskiem Paulina Maciboch. Natomiast co do polecenia książki, to było bardzo trudne wybrać jedną książkę. To było naprawdę trudniejsze pytanie ze wszystkich. Ale wybrałam książkę, która się wiąże z tym, co powiedziałam na samym końcu, czyli z samoświadomością, bo jestem świeżo po lekturze książki Sztuka Świadomego Życia, takiego psychoterapeuty czy psychologa, nie jestem pewna, Nathaniela Brandena. I ta książka w sumie jest dokładnie o tym, o czym jest tytuł, o sztuce świadomego życia, czyli czym to świadome życie jest, ale też samoświadome. I wydaje mi się, że ona daje bardzo fajny obraz na to, jak ważne jest poznawanie siebie. I to poznawanie siebie też oczywiście wiąże się z pracą nad talentami, nad mocnymi stronami, słabami, nad mocnymi stronami i słabymi, więc ta książka jest wybitnie fajna, więc tak, serdecznie ją polecam. Dziękuję. Nawet nie wiedziałem, że Nathaniel Brandon napisał taką książkę, bo ja znałem jego książkę o poczuciu, sześciu filarach poczucia własnej wartości. Tak. Więc aż sobie sam chętnie sięgnę.
Potem był Maciej, z tego co pamiętam, jako drugi, więc teraz też Maciej. Najłatwiej mnie chyba znaleźć na Instagramie maciej.kożuch, pod mailem też maciej@kożuch.pl. No a książka do polecenia, podobnie, ciężko było wybrać, ale chyba coś, co najbardziej wpłynęło na moje rozumienie odpowiedzialności, to 12-tygodniowy rok. Tam jest odpowiedzialność jako jeden z filarów systemu i jedna z trzech zasad kluczowych. No i tam jest to bardzo pozytywne ujęcie, czyli odpowiedzialność jako patrzenie okiem właściciela na coś. Nie? Ja jestem wolny, mogę coś wybrać, biorę to. Nie? Więc to mógłbym zdecydowanie polecić, jak i cały system w ogóle. Super, dzięki. Krzysztofie? Mnie można znaleźć w Haugesundzie na zachodnim brzegu Norwegii. Ewentualnie, jeżeli ktoś nie ma możliwości, ochoty, czasu wybrać się tutaj, to zapraszam na LinkedIna. To jest chyba jedyne miejsce, gdzie w internetach istnieje. Natomiast książka. Ja uznałem, że mogę zaproponować dwie. W sumie wypisałem sobie trzy, ale jedna z nich... Można było dwie i trzy? To jest moja interpretacja. Natomiast jako, że jedna jest samorozwojowa, wyście już podali i samorozwojowe, to już ją ominę. Natomiast tak naprawdę polecam cztery, bo jedną, pierwszą książką jest trylogia Kena Folletta, mianowicie trylogia Stulecie. Fantastyczna trylogia mówiąca generalnie o historii świata XX wieku. Myślę, że to, o czym najczęściej na lekcjach historii się nie uczymy, bo nie docieramy do XX wieku, a co jakby najbardziej ukształtowało geopolitykę, w której obecnie przyszło nam żyć. Druga książka, przepraszam, że przeciągam, to Dubaj, miasto innych ludzi. Miasto, które ma bardzo specjalne miejsce w moim sercu, Anny Dudzińskiej. Mam nadzieję, że również urzeknie was tak bardzo jak mnie. Dziękujemy. Widzę oburzenie na twarzy Pauliny. Paulina, jeżeli chcesz jeszcze jedną książkę polecić, śmiało. Nie, a może... Możemy później dołączyć. Możemy dołączyć, ale ja polecę książkę, którą na bank zna każdy, kto jest na tym spotkaniu, ale też pewnie słuchacze, czyli Esencjalista. Wiem, że ty, Dominik, uważasz, że ta książka się źle zestarzała. Może kiedyś o tym porozmawiamy. Ale w kontekście odpowiedzialności ta książka też mi pomogła bardzo mocno odpuszczać, więc... I to jest fantastyczne uzupełnienie, ponieważ to była ta książka rozwojowa na mojej liście, Paulina. Ja też rozważałem Esencjalistę, ale zamiast polecić, wplatałem treści w trakcie. Sprytnie. Dobrze. Macie fantastycznie. O Esencjaliście ostatnio rozmawialiśmy w Book Clubie w Intencjonalnie i to była bardzo fajna rozmowa, bo właśnie mówiliśmy, co wyciągnęliśmy, ale też co z tej książki właściwie się zestarzało. I to było w ogóle fajne popatrzenie na książki, jak patrzeć na książki, nie? Że patrzeć samoświadomie. Myślę, że takie dobre podsumowanie. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Wszystkie linki, notatki będą w notatkach do tego odcinka pod adresem mpp.run203. Czyli 203 odcinek. Tak, 203. Zachęcam do kontaktu z moimi gościami i gościnią. Dziękuję wam jeszcze raz za pokazanie tego talentu w tak dojrzały i całościowy sposób. Dzięki wam za to. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki, cześć. Dziękujemy. Dzięki. Tak jak mówiłem we wstępie, cudownie moi goście i gościnie pokazała, jak ten talent może wyglądać, kiedy jest świadomy, kiedy intencjonalnie się z nim pracuje, kiedy się go rozwija. Dajcie znać, co o tym myślicie, jakie są wasze wrażenia, co sobie wyciągnęłyście z tego odcinka. Myślę, że naprawdę dużo można dla siebie takich refleksji z tego wziąć. Zapraszam do takiej refleksji. Czekam na wasze komentarze, na dyskusje z wami, na wasze odpowiedzi. Zapraszam do tego. Dzięki, że wysłuchałeś tego odcinka. Dzięki, że jesteście, że wracacie. Zawsze będę powtarzał, że tego podcastu bez was by nie było. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Cześć!